Trudny trochę temat, bo nie wiem, czy wszyscy się zgodzą z tym. Taki temat, delegowany autorytet. O, jak to brzmi. Delegowany autorytet, tak? Znaczy, generalnie to jest mowa o tym, że ktoś nadaje ci autorytet, tak? Ktoś cię deleguje, czyli daje ci autorytet. Delegowany autorytet. W liście do Rzymian w 13 rozdziale od 1 do 4 wersetu mamy werset strasznie nielubiany przez Polaków i to nawet wierzących. Bo jest tam mowa o tym... Aha, no właśnie, że wszelka władza, nawet Tusk i Komorowski, od Boga pochodzi. I co więcej, trzeba się o nich modlić. Oj, 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 oj. Słuchajcie, w Księdze Daniela w 2 rozdziale, w 21 wersecie jest też podobna rzecz. Jest tam mowa o tym, że Bóg ustanawia i usuwa królów. Czy tych złych też? Też. Dokładnie. Bóg deleguje tych, którzy rządzą naszym krajem. Rząd jest od Boga. Czy nam się to podoba, czy nie? Daniela 2:21. Mówię o tym, dlatego że również w Kościele porządek, czy to się nazywa? Hierarchia jest też delegowana. Powody wydelegowania władzy. Dlaczego tak jest? Dlaczego nie... Akurat w naszym Kościele nie wierzymy w demokrację, między innymi. Dlaczego? Bardzo prosto. Ludzie mają potrzebę jasności i definicji tego, co powinni robić w Kościele. Jeśli pastor będzie z wyboru ludu, mój, tak? Zazwyczaj głosują wszyscy członkowie, prawda? Czy Oselski w wierze też? Jakie mają rozeznanie? Myślicie, kto powinien być pastorem, tak? Czy nie? Nie, to jest taki przykład podaję, ale bardzo często w kościołach dzisiaj spotyka się właśnie taki system zarządzania, gdzie to ludzie, członkowie wybierają starszych, wybierają pastorów i tak dalej. I mówię wam, działa to okrutnie. Dlaczego? Bo jak pastor nauczać całą prawdę Bożą, to członkowie się zaczynają burzyć. Trzeba zmienić pastora. Nie trzeba zmienić mnie i moją starą grzeszną naturę przybić do krzyża, tylko trzeba zmienić pastora. Musimy mieć kogoś, który będzie trafiał do nas, czyli chwalił, jacy my to jesteśmy fajni w starej grzesznej naturze. Widzicie ten problem? I tak się dzieje. Mówi się pastorowi, o czym ma głosić, a o czym ma nie głosić. Tak? Więc władza w Kościele powinna być delegowana przez Boga i też po to, aby wykluczyć zamęt, chaos. Bo przy takich wyborach, żebyście widzieli, co się dzieje. Oj, byłem w takim Kościele i nawet byłem wybrany. Ach, frakcje. Ach, co to piękne. Normalnie Sejm. Sejm to wymięka przy tym wszystkim, co tam się działo. Słuchajcie, w 1 Koryntian w 14 rozdziale, w 33 wersecie jest powiedziane, że Bóg nie jest autorem zamieszania, lecz Bogiem porządku. Porządku, tak? Nie chaosu. I trzecia rzecz, dlaczego wierzymy w delegowaną porządek, czy tam władzę, czy autorytety, to to, że ludzie mają potrzebę, aby być przed kimś odpowiedzialnymi. No jak będziesz odpowiedzialny przed kimś, kogo ty wybrałeś i ma robić to, co ty mu każesz, tak? Kiepskie taka odpowiedzialność, nie? Ale właśnie, jest delegowany autorytet, jest ktoś, kogo Bóg postawił i ty przed nim jesteś odpowiedzialny za swoje chodzenie z Bogiem, tak? On ma prawo zwrócić ci uwagę, skorygować cię, napomnieć, zachęcić, a nawet wykopać z kościoła, słuchajcie. Też dzisiaj to ciężko zrobić. To z czegoś wynika. Słuchajcie, Boża władza w Kościele. W liście do Efezjan w 4 rozdziale przeczytamy od 11 do 13 wersetu. Dzisiaj znam wielu wierzących, którzy nie wiem skąd, ale łyknęli takie kłamstwo, że w Biblii nie ma mowy o pastorach.
Więc nie będziemy mieli w naszej grupie, w naszej denominacji pastorów, bo tego nie ma w Biblii. No mam dobrą nowinę dla ciebie, albo złą dla ciebie ewentualnie, jeśli tak wierzysz, bo w mojej Biblii pojawia się to słowo właśnie w liście do Efezjan. I jest powiedziane też tam, że ten pastor jest Bożym darem dla ciebie. Słyszysz to? Jest Bożym darem dla ciebie. List do Efezjan 4, rozdział, czytam od 11 wersetu. I on, jest mowa o Jezusie, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami, nauczycielami. Tam nie ma i pomiędzy pasterzami i nauczycielami, dlatego tak przeczytałem. A innych pasterzami, nauczycielami. Aby, po co Jezus dał tych ludzi? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, żebyśmy sobie nawzajem usługiwali, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Pytanie. Chcesz być dojrzałym chrześcijaninem? Chcesz dorosnąć do wymiarów Jezusa Chrystusa? Chcesz być jak Chrystus? Według tych wersetów, bez apostołów, ewangelistów, proroków i pastorów, nauczycieli, nie dojdziesz do tego. Wyobrażasz to sobie? Nie dojdziesz. Dlaczego? Bo właśnie pastorzy, nauczyciele, ewangeliści, prorocy, apostołowie mają nas wszystkich budować, zachęcać do tego, żebyśmy usługiwali sobie nawzajem. Przygotowywać nas do tego, byśmy usługiwali sobie. Nie pastor usługuje kongregacji, tak jak jest przy takich kongregacjach, szczególnie demokratycznych, tak? To on służy wszystkim, my nikomu, tak? Nie, on ma przygotowywać wszystkich do tego, byśmy sobie nawzajem usługiwali. Ja potrzebuję ciała Chrystusa, ciało Chrystusa potrzebuje mnie. Dotyczy się to każdej osoby. Efezjan 4, 11, 13 mówi o pastorze Maćku. Tutaj mam zaznaczone. Żebyście nie mieli wątpliwości, tak? Jest darem, słuchajcie, Bożym dla was tu w Warszawie. Ktoś się nie zgadza z tym, tak? Księga Jeremiasza, 3 rozdział, 15 werset. To Bóg daje nam pastora, a nie ludzie go wybierają przez głosowanie. To już jest moja dopiska, ale tam jest o tym, że Bóg da wam pasterzy według Bożego serca. Bóg wam da. Ewangelia Jana, 21 rozdział, 15 do 17 wersetu, tu mamy Piotra, który wrócił na stare ścieżki, poszedł łowić ryby, tak, w Jeziorze Galilejskim, już po zmartwychwstaniu Jezusa. Pan Jezus podąża tam za nim i mamy tą rozmowę nad jeziorem. Jezus tam mówi do niego 3 razy, paś owieczki moje. Tam jest tak, dosłownie tam jest paś owieczki moje, paś baranki moje i znowu paś owieczki moje, jak dobrze pamiętam. W każdym razie tam są 2 słowa, które my mamy przetłumaczone na paść. Jedno słowo greckie to jest słowo boskie. Nie boskie, tylko boskie. I ono znaczy zaopatrywać. Zaopatruj moje owieczki. Dawaj im jedzenia, tak? A drugie słowo, pojmajne, ono znaczy troszczyć się i karmić. Tak? Czyli tam są dwa różne greckie słowa, ale zobaczcie, że one są powiązane z byciem pasterzem, tak? Troszcz się o moje owieczki, paś moje owieczki, karm moje owieczki, mówi Jezus do Piotra. Na tym polega pasterzowanie. Księga Kaznodziei, 12 rozdział, 11 werset, Jezechiela 37, 24. Bóg powołuje jednego pastora na kościół. Mowa jest o jednym pasterzu. I teraz tak praktycznie powiem, dlaczego dobrze jest, jeżeli w zborze jest jeden główny pastor. Może być kilku, zdarza się tak w niektórych kościołach, że jest na przykład 5 pastorów, ale zawsze jeden jest tym głównym pastorem.
Dlaczego? To nawet widać, zobaczcie, spotkaliście kiedyś firmy zarządzające, gdzie byłoby dwóch szefów? Jeżeli tak jest, to ta firma długo nie przetrwa. Dlaczego? Bo jeżeli nie ma jednej wizji, jeśli nie ma jednego celu, jeśli nie ma jednej drogi, którą idzie cały Kościół, to się wszystko rozejdzie. Tak? Jest jeden pasterz zazwyczaj. Boże, bo właśnie, żebyśmy szli wszyscy w jednym kierunku. I to jest ważne, dlatego że sam wiele razy widziałem, jak było dwóch pastorów, którzy próbowali być równi sobie. Kończyło się to zazwyczaj, wiecie czym? Podziałem Kościoła. Część poszło za tym, część za tym. Bardzo proste, nie? Dlaczego? Bo każdy z nich prowadził trochę w inną stronę, tak? Nie był jeden podporządkowany drugiemu i szli w jedną stronę. I nie był to pastor asystent, który wspierał głównego, ale pociągnął jeden w jedną stronę, drugi w drugą. Jeden pasterz. Pastor nauczyciel. 1 Tymoteusza 5,17. Tam jest werset o starszych, no ale pastor jest jednym ze starszych Kościoła, tak? Biskupów. I tam jest mowa o tym. Zobaczcie, dzisiaj jest naprawdę, żyjemy w czasach, gdzie jest kryzys autorytetu. I my tak patrzymy na świat, o, w świecie jest kryzys autorytetu. Ale w kościołach jest jeszcze większy kryzys autorytetów. Ludzie wierzący nie chcą mieć nikogo nad sobą. Czy to jest starszy, czy to jest pastor, czy to jest jakiś lider. Nie chcą mieć nikogo nad sobą. Wystarczy ja i Biblia i Bóg. Problem z tym, że Bóg mówi, że potrzebujesz jeszcze kogoś, przed kim będziesz odpowiedzialny, tak? I tu jest coś takiego, w 1 Tymoteusza, w 5 rozdziale, w 17 wersecie jest powiedziane, że starsi otrzymują podwójny szacunek. Dlaczego podwójny szacunek? No jak to? Przecież jesteśmy równymi braćmi w Chrystusie i siostrami. To jak to? Jeden większy szacunek, drugi mniejszy? Tak. Podwójny szacunek dla starszych, bo otrzymuje podwójny sąd od Boga ze względu na odpowiedzialność, jaką ma za siebie i za ciebie. Podwójna odpowiedzialność wiąże się z tym podwójnym szacunkiem. Ludzie zazwyczaj patrzą, a podwójny szacunek, no, na to się patrzy, nie? O, ja chcę mieć podwójny szacunek, tak? Nie. Nie widzisz, że za tym podwójnym szacunkiem idzie podwójna odpowiedzialność? Podwójna dyscyplina Boża. Szczególnie, tam jest powiedziane, dla starszych, którzy głoszą słowo i nauczają. Czy pastor jest tym, kto naucza i głosi Boże Słowo? Należy mu się podwójny szacunek, czy nie? Tak? Hebrajczyków 13 rozdział, 7 werset. Kościół, cały Kościół ma naśladować przykład jego wiary. I tu jest ważne, tam jest, że obserwujcie tych, którzy byli przed wami, którzy byli liderami i naśladujcie wiarę ich. I teraz pytanie, czy mamy naśladować ich w upadkach? U niektórzy tak sobie to też idą. O, ja idę ślepo za moim pastorem, nawet jak on idzie na manowce, ja idę za nim, tak? Tam jest powiedziane, naśladujcie wiarę ich. Te momenty wiary, zaufania Bogu, gdzie Bóg ich niesamowicie używał, gdzie podążali za prawdą, gdzie głosili Boże Słowo, naśladuj ich w tym. Ale czy mamy naśladować Dawida w jego upadku z Betrzebą? No sorry, nie? To nie o to chodzi, tak? Wiarę swoich liderów mamy. I to jest ważne, dlatego że czasami widziałem też takie grupy ludzi, którzy tak ślepo byli wpatrzeni w swojego pastora, że nawet jeśli szedł w złą stronę, oni szli ślepo dalej za nim. Mogłeś ich ostrzegać, mogłeś ich mówić, a oni nie, to jest mój pasterz. Masz wiarę jego, masz wiarę naśladować, masz żyć według Bożego Słowa, tak? Dalej. Hebrajczyków 13, rozdział 17, werset. Jest powiedziane, że Kościół jest mu posłuszny i poddaje się jego władzy. Jak to? No jaka władza w Kościele? No jest władza, sorry. Musiałabyś parę wersetów z Biblii wyrzucić i po prostu omijać je szeroko, żeby nie widzieć tego, że jest władza, której masz być poddany i posłuszny. Bo jest ustanowiona od Boga,
przez Boga. Dlaczego mamy być poddani władzy i posłuszni starszym? Tak? Bo on, ten starszy, czuwa nad duszami waszymi. Mam przyjąć napomnienie od niego? Jak najbardziej, bo on czuwa nad twoją duszą. Uzna jego autorytet. Starsi zboru, mamy takie określenie tutaj, że starsi, tak? To jest to samo słowo, co biskupi. To jest zamiennie stosowane w Biblii. I pastor też jest starszym i biskupem. Dlatego jest kilka wersetów, które mówi o starszych, ale patrzcie na nie też jako, że pastor jest tym starszym też, tak? I w Dziejach Apostolskich, w 14 rozdziale, w 23 wersecie mamy mowę o starszych. W 15 rozdziale, w 2 wersecie mamy o starszych. I w 16 rozdziale, w 4 wersecie mamy też mowa o starszych, że są w kościołach. Ale nie będziemy tam zaglądać, tylko zanotujcie sobie te wersety. Natomiast w 1 Tymoteusza, w 1 liście Pawła do Tymoteusza, w 5 rozdziale, w 19 wersecie jest niesamowity werset i strasznie nielubiany przez ludzi w demokratycznych kościołach. Przeciwko starszemu nie przyjmuj oskarżenia. No jak to? No przecież to, a tak fajnie się plotkowało na jego temat, nie? Ty wiesz, co on zrobił, tak? Jest powiedziane, że przeciwko starszemu nie przyjmuj oskarżenia. Jeśli oskarżenie nie opiera się na 2-3 świadkach, to jest plotka i nie masz tego powielać. Co więcej, powinieneś pójść do tego starszego i powiedzieć, słuchaj, ci ludzie obmawiają cię za plecami, tak? Wyczyść to, bo dlaczego? Bo to ma... Obmawianie starszych za plecami ma moc zaraźliwą, tak? Ona zakaża Kościół, niszczy Kościół. Więc jeśli nie chcesz tego, załatw to, tak? Idź, napomnij może tych ludzi, później, jeśli nie będą chcieli się upamiętać, pójdź do pastora, do starszych, powiedz, co jest mówione na ich temat, żeby nie było tej zakaźnej choroby w Kościele. Ona szybko zaraża, naprawdę. I niesamowite jest też tam, że w tym fragmencie, że jeśli ktoś się nie upamięta w tym obgadywaniu starszych, tam jest powiedziane, że trzeba go jak najszybciej odciąć. No jak to? Dyscyplina w Kościele? Kogoś można wyrzucić z Kościoła? Przecież tu jest miłość, wszyscy się szanują. Tak, tylko że są grzechy, Boże Słowo o tym mówi, są grzechy, które zarażają jak gruźlica i zabijają. I takie grzechy, gdy pojawią się w Kościele, powinny być jak najszybciej. Co się robi, jak ktoś jest chory na gruźlicę, tak? Całuje się go, tak? I zaraża się od niego? Nie. Zamyka się go w izolację, odcina się go od kontaktu z innymi. I czasami Boże Słowo mówi, że należy tak zrobić z wierzącymi, którzy zajmują się niewłaściwymi rzeczami, których diabeł używa, by niszczyć i zabijać. Tytusa, 1 rozdział, 5 werset mówi o starszych i 1 Piotra, 5 rozdział, 5 werset. Tam jest cały kontekst o poddaniu. Słuchajcie, bądźcie poddani starszym. Co znaczy być komuś poddanym? Jestem komuś poddany. Co to znaczy? Uległy, dokładnie. Ktoś jest autorytetem nade mną, a jestem mu poddany. I tam Piotr pisze takie wezwanie, bądźcie poddani starszym. Jest czyjś autorytet nade mną? Jak najbardziej. Uznaję starszych jako kogoś, kogo Bóg nade mną ustanowił. Starszy zboru odnosi się do charakteru pastora, a nie do jego wieku. Starszy oznacza dojrzały, mający doświadczenie, a nie starszy wiekiem. No, wiadomo, że w czasach starotestamentowych to było powiązane, tak? Starszym Izraela to był ktoś, kto był starszy wiekiem i starszy też rozumem, tak? Czyli mądry. I tak było w Izraelu. Natomiast w Nowym Testamencie mamy przykłady biskupów czy pastorów, którzy byli młodzi wiekiem, tak? Ale byli nazwani starszymi zboru, tak? To jest chociażby Tymoteusz, który wiemy, że był młodym człowiekiem, i Tytus tak samo. Biskup, słowo biskup oznacza zarządca, patrzeć na coś z góry. To pozycja, którą zajmuje.
To jest ciekawe, bo to jest tak porównane do, jak były winnice. Winnice to są takie krzaki dosyć wysokie, ale zawsze w każdej winnicy była taka wieża strażnicza. I biskup to jest ktoś, kto stoi na takiej wieży i z góry dogląda całej winnicy. Tak? To jest taki fajny obraz, który oddaje to słowo biskup. Czyli biskup to nie jest ktoś, kto siedzi na tronie i wydaje tak, ty robisz to, przynieście mi tu coś, tak? To nie o to chodzi. To jest ktoś, kto jest wyżej, aby z wyższej perspektywy strzec całą winnicę, tak? Z góry ją pilnować. I to jest słowo biskup. Patrzeć na coś z góry. To pozycja, którą zajmuje. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 28 werset. Tam Paweł wzywa starszych z jednego miasta, tak, do siebie. 20-28. Filipian, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Tam jest ciekawe, bo Paweł pisze list do kościoła w Filipii i on dzieli kościół na trzy grupy ludzi. Czy wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie? Tak, jesteśmy. Ale są różne funkcje, które pełniłem w kościele. I tam jest taki podział, bo tam Paweł pisze list i pisze tak, do biskupów, czyli do starszych, do diakonów i świętych, którzy są w Filipii. Jest jakiś, nie wiem, jest jakaś hierarchia, czy są jakieś autorytety? Do starszych, do diakonów i do wszystkich świętych. Czy starsi i diakoni są świętymi? Tak. Dlatego jest ten podział. Jest kilku starszych, jest kilku diakonów i jest cały Kościół, święci, tak? Więc tak było w Nowym Testamencie. To nie jest nic nowego, tak? To jest coś, co było w pierwszym Kościele. Były autorytety, był ktoś taki nadzorujący z góry i byli ludzie, którzy byli poddani jemu, tak? Pierwszy Tymoteusza, trzeci rozdział, pierwszy, drugi werset i Tytusa, pierwszy rozdział, siódmy werset mówi o biskupa. Biskup, starszy, włodarz Boży ma być. I ciekawe, bo tam jest to słowo włodarz Boży. Włodarz Boży to jest nikt inny jak władca, tak? Coś, kto ma pewną władzę. I później jest opisane, jakie powinny mieć cechy charakteru. I to jest też ciekawe, bo starszym może być osoba, która ma odpowiednio wykształcone przez Boga cechy charakteru, a niekoniecznie jest wielce obdarzony. Bo tam nie ma ani jednej wzmianki, musi być obdarowany w tym i w tym. Zauważyliście to? To jest mowa o cechach charakteru, jakie ta osoba musi mieć i jak musi żyć, a nie jakie ma dary. I to jest niesamowite. Ja sam znam pastorów, których tak naprawdę ludzie nigdy by chyba nie wybrali na pastorów, bo są na przykład flegmatykami z natury, tak? Osobowość mają taką flegmatyczną, są po prostu powolni i mówią cicho. Ale gdy ja słyszę tego pastora, jak głosi o łasce, którą doświadczył, to wszyscy po prostu cisza, że nawet mucha nie przeleciała, tak? Koncentracja i Boży miód na serce ludzi. Boża łaska, która przemieniała życie ludzi. Bo Bóg nie patrzy na osobowość, tak? Bóg nie patrzy na zdolności naturalne, nienaturalne. Bóg powołuje, ustanawia i daje wtedy dary odpowiednie dla danej osoby, dla danej społeczności. Pastor, jak i starszy są darem dla ciebie, dla Kościoła. Jaki jest Boży porządek w Kościele w takim razie? Bóg w Trójcy, jedyny. Pastor wraz ze starszymi, diakoni, później ludzie mający dary duchowe, czyli każdy. Ludzie mający dary. Mieliśmy wykłady pastora Maćka, każdy z nas ma przynajmniej jeden, tak? Dar. Ludzie mający dary. Po co mamy te dary? Żeby budować swoje ego? Bo ja kiedyś tak modliłem się o dar języków, żeby być lepszy od innych, jeśli chodzi o dary języków. I myślę, że wielu ludzi ma ten problem, pychy. Natomiast dary w Bożym Słowie są po to, żeby usługiwać innym. Chcesz mieć dary? Usługuj innym. Chcesz je odkryć? Służ. Ojoj. Słuchajcie, no dobra.
Dobra, trochę przeskoczę. Pamiętaj, że pastor jest darem dla ciebie i jak tylko głosi doktrynę, czyli naukę biblijną, jego fundament stoi na Słowie Bożym, to go nie opuszczaj. Jeśli czujesz, że pastor schodzi z drogi Bożej, to módl się o niego po pierwsze. Po drugie, idź do niego porozmawiać sam na sam. Tak, jeśli widzisz, że coś jest nie tak, że wydaje ci się, że coś jest niezgodne z Bożym Słowem, idź do niego. Porozmawiaj w cztery oczy. Jest powiedziane, że jeśli się upamięta, masz dwa wybory jakby. Jeśli on się upamięta, odzyskałeś go z powrotem dla prawdy. Jeśli nie, musisz zdecydować, czy zostajesz w tym kościele, czy odchodzisz, ale w cichości. Nie rób afery zaraz, nie rób, nie wiem, zaraz jakieś po prostu, nie wiem, nagonki i tak dalej. Nie dziel zboru. Jeśli widzisz, że pastor głosi coś nie tak, rozmawiaj z nim, nie chce się upamiętać, szukaj nowego kościoła. A Bóg się wcześniej czy później z tym pastorem rozprawi. To nie twoja odpowiedzialność jest, tak? Nie poczuwaj się do obowiązku przestrzegania innych, dlaczego odchodzisz. Nie graj Boga w życiu innych. Wszyscy mamy Ducha Świętego, tak? Jeśli Duch Święty kogoś przekonuje, żeby zmienił Kościół, to go zmieni, tak? I kiedy tak możemy zrobić? Słuchajcie, jeśli chodzi o doktryny fundamentalne. Bo myślę, że i tutaj, w tej grupie, jak jesteśmy, znaleźlibyśmy taką doktrynę, w której mielibyśmy różne przekonania. Tak, na przykład, nie wiem, jakaś taka drugorzędna doktryna, no. Czy dałby się zabić za to, że w niebie jest kryształowe morze, przez które widać to, co na ziemi, tak? No słuchajcie, jest taki werset w Biblii, który sugeruje, że, znaczy, który mówi, że w niebie jest kryształowe morze, tak? Niektórzy wierzą, że przez te kryształowe morze widać, co się dzieje tu na ziemi, tak? Ale czy to jest doktryna, za którą oddałbyś życie? Nie, ja nie, jeżeli jakiś pastor by się z tym nie zgadza i tak dalej, to myślicie, że co, będę kruszył z nim kopię i po prostu wyzwę go od heretyków i po prostu nie mam z tą społeczności? No nie, bo to nie o to chodzi. Są fundamentalne doktryny. Zaraz wam je wymienię, żebyście sobie zapisali. Jeśli w tych doktrynach się nie zgadzasz z pastorem, to szukaj nowej społeczności. Tak? I to jakie to są? Słuchajcie, doktryny fundamentalne. Narodziny Jezusa z dziewicy. One są naprawdę ważne, bo one mają wpływ tak naprawdę na wiele innych rzeczy, które możesz dzisiaj nie rozumieć, ale one mają wpływ na twoje chodzenie z Bogiem. Tak? Dlatego są fundamentalnymi. Narodziny z dziewicy. Później unia hipostatyczna, czyli człowieczeństwo Jezusa i boskość Jezusa w jednym. Tak? Dalej, powtórne przyjście Jezusa. Ma to wpływ na twoje chodzenie dzisiaj z Bogiem? Jak najbardziej. No. Zbawienie z łaski. Jeśli pastor zaczyna głosić zakon, prawo, nie jest to miejsce dla ciebie, tak? Natchnienie i nieomylność Pisma. Doktryna o ludzkiej deprawacji. Jeśli, nie wiem, będziesz miał pastora, który zacznie mówić, że ludzie są z natury dobrzy, to halo, uważaj, tak? To nie Biblia o tym mówi, tak? Trójca. Znam ludzi wierzących, którzy zaczęli powątpiewać w boskość Jezusa, tak? To nie moja społeczność będzie. Bóg jako stwórca. Słuchajcie, jak ja herezję słyszałem od ludzi wierzących, którzy uwierzyli bardziej w ewolucję niż w stworzenie, które mamy w Biblii. Nie chcę mieć z nimi społeczności, przepraszam bardzo. Podważanie autorytetu Bożego Słowa jak najbardziej. Dosłowne niebo i piekło. Kolejna, dziesiąta rzecz. Chrzest z Duchem Świętym. Jedenasty rozdział. Tajemnica ciała Chrystusa. I to nie mówię o Eucharystii, tylko mówię o Kościele, tak? Ciało Chrystusa z dużej litery. Dwunaste. Nieograniczone przebłaganie.
Jezus dokonał nieograniczonego przebłagania, to znaczy za każdego człowieka, za każdy grzech zapłacił. I 13. Dosłowna krew Chrystusa, która daje zbawienie. Przelana krew Jezusa, tak? To są doktryny fundamentalne. Jeśli pastor dobrze naucza na te wszystkie tematy, w sumie nie masz jakby, nie widzę powodu, dlaczego miałbyś odejść, tak? Możesz się tam w jakichś szczegółach, w jakichś drugo-, trzeciorzędnych doktrynach różnić, ale w tych nie możesz, bo one mają wpływ na twoje chodzenie z Bogiem, na to, jak ufasz Bogu, na to, jak będzie wyglądało twoje życie. I albo będziesz wzrastał w łasce i poznaniu Pana Jezusa, albo w prawie i życiu w legalizmie, tak? Tak też może być. To tyle, jeśli chodzi o delegowany. Ludzie, ale jesteśmy w plecy, słuchajcie. I ostatni temat, bardzo szybciutko. Zakładanie kościoła. To w ogóle tak dziwnie brzmi ten temat, ale zakładanie kościoła, jakby to było nasze dzieło. Słuchajcie, jakbym to ja miał założyć kościół, tak? Przyjechał pastor Maciek do Warszawy i założył kościół. Tak? Tak? Pastor Maciek założył kościół? Nie. Drugim po krzyżu, największym dziełem Jezusa, jaki dokonał na ziemi, było zbudowanie kościoła. Jego kościoła, który on zbudował. Hebrajczyków 7 rozdział, 25 werset. Jest mowa o tym, że Jezus dzisiaj żyje i wstawia się za nami, za kościołem, za każdą osobą, która jest w ciele Chrystusa. On wciąż pracuje, aby zbawiać ludzi. Bożym pragnieniem jest, aby kościoły były zakładane. Kościół jest ciałem Chrystusa. Kto jest głową kościoła dzisiaj? Jak Jezus? No papież przecież, co wy, dziewy. Tak? Nikt go nie zdegradował, słuchajcie. Paweł pisze wiele lat później, po tym jak już kościół istnieje. Pisze do Kolosan w pierwszym rozdziale, w 18 wersecie, w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale, 21-22, że głową kościoła jest tylko Chrystus. Jak głowa myśli, tak ciało funkcjonuje. Tak? On podejmuje decyzję. Świat widzi Chrystusa przez jego ciało, czyli przez ciebie i przeze mnie. Świat obserwuje ciało Chrystusa, ale głową jest Jezus cały czas. Tak jak Bóg myśli, my idziemy i to robimy. I na czym polega to życie ciała Chrystusa? Takich 5 punkcików, tak? To jest wszystko z Dziejów Apostolskich, ale tam jest powiedziane tak. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 42-46. Zgromadzali się, by uwielbiać Boga. By śpiewać, by wychwalać, by modlić się razem, tak? Zbiorowe uwielbienie. Dzieje Apostolskie, 1-13-14 wersetu i 4 rozdział, 23-31. Mieli wspólny czas modlitwy. Dzieje Apostolskie 2:14-40, chociażby, to są przykłady tylko, tak? Konfrontacyjne głoszenie. Co znaczy konfrontacyjne? Zobaczcie, jak dzisiaj w wielu kościołach nie głosi się tego w ogóle. Co to znaczy konfrontacyjne głoszenie? Ktoś powiedział takie słowa, jakiś człowiek nawiedzony powiedział, że jeśli byłeś na ewangelizacji i ludzie ci uciekli, to źle głosiłeś. Fajnie brzmi, nie? Ale prawdziwe? Jezus kiedyś miał 5000 uczniów. Powiedział takie kazanie, że zostało mu 12. Czy odejście ludzi po tym, jak głosisz im prawdę, jest znakiem, że źle głosiłeś? Przepraszam bardzo. Mamy konfrontować ludzi. To jest coś, z czym oni się nie zgadzają, że zbawienie jest w Jezusie, jedynie w Jezusie. Świat będzie cię tolerował, dopóki nie powiesz im, że Jezus jest jedyną drogą. A tak to będzie, a dobrze ludzie i tak dalej, ale jak im powiesz prawdę, skonfrontujesz ich, możesz liczyć na obelgi i inne rzeczy, które spadną na ciebie. Ale w Biblii było tak samo. W Nowym Testamencie znajdziesz wiele przykładów ludzi, gdzie konfrontowali ludzi niewierzących z prawdą. I dla niektórych kończyło się to nawet śmiercią. Zobaczcie, jak głosi Szczepan, tak? Pełen ducha i mądrości. Kończy kamieniami, tak?
Dzieje 8, 6, 7 werset chociażby. Działy się cuda w kościele. I dzieje 2, 41, 4, 4 rozdział 4, 6 rozdział 7, 10 rozdział 9. Ludzie byli zbawiani. Te rzeczy miały miejsce, ludzie byli zbawiani. Tak żyło ciało Chrystusa w pierwszym wieku. To nie jest twoje dzieło przyprowadzać tych ludzi do kościoła. Twoją pracą, to jest twoim powołaniem, każdego z nas, jest głoszenie dobrej nowiny, a nie zakładanie kościoła. Wzrost kościoła to Boża praca, a nie twoja. To jest wszystko, kiedy wiernie głosisz Ewangelię. Powiem wam tak, widziałem kilku ludzi, zresztą sam byłem kiedyś w takim zespole misyjnym, gdzie przez chyba 2 albo 3 lata jeździliśmy do Legnicy i naszym celem było założenie kościoła. Jeździliśmy tam wiernie, co tydzień. Tak? Minęły 3 lata, wyjechaliśmy stamtąd i co? Kościoła nie było. Frustracja. Ojejku, zmarnowaliśmy tyle lat. Po co to było? A wiecie, dlaczego tak się stało? Bo mieliśmy zły cel. Bo ja nie jestem powołany do tego, by założyć kościół, ale każdy z nas jest powołany do tego, by głosić Ewangelię. A czy była tam głoszona Ewangelia? Tak. Rozdaliśmy 1000 Nowych Testamentów. Setki ludzi słyszało dobrą nowinę. Wykonaliśmy zadanie? Bóg, jak będzie chciał tam założyć nasz kościół, to go założy. Z tych ludzi, którzy słyszeli, w których sercach Słowo Boże skiełkowało i pomału rośnie. I szykuje ich do momentu nowego narodzenia, tak? Widzicie to? Wielu misjonarzy jest dzisiaj zdołowanych, żyje w depresji, bo mieli zły cel. Jadę założyć kościół na Ukrainie. Ty nie masz jechać zakładać kościoła. Masz głosić Ewangelię, jeśli Bóg będzie chciał, wzbudzi tam kościół. Uczyni swój kościół. Zobaczcie, jak to zdejmuje ciężar z nas, tak? Jesteś powołany, by głosić Ewangelię. To jest jedyne, co masz robić. To nie twoje dzieło założyć kościół. Szósta rzecz, która się tam działa jeszcze w kościele, Dzieje Apostolskie 5, 17, 18, to, że skoro było konfrontacyjne głoszenie, to zaraz pojawiały się prześladowania, tak? To jest też coś naturalne. Ktoś mówi, a jeśli w kościół nie jest prześladowany, to jest, znaczy, że jest super, że się dobrze rozwija. Przepraszam bardzo. Gdzie to masz w Biblii? Jeśli kościół robił to, do czego był powołany, był prześladowany. Bo ludziom się nie podoba to, że głosisz światłość, to, że głosisz prawdę, to, że głosisz Jezusa. Nie podoba się im to. I będą prześladowane. Każde wielkie dzieło Boże będzie miało swoją opozycję. Pan posyła nas jak owce między wilki. Wilki zawsze atakują owce, więc oczekuj, że i ty będziesz atakowany. Jesteś owcą, bo reprezentujesz Jezusa, arcypasterza. Co jeszcze było w kościele, tym nowotestamentowym? Starsi. Planem Pawła było tak zorganizować kościoły, aby on mógł iść dalej i głosić w innym miejscu. Jedziesz gdzieś, aby głosić, Bóg porusza ludzi, powstaje kościół, i ludzie w tym kościele zajmują twoje miejsce i ty jedziesz gdzie indziej. Tak wygląda to życie, tak? Misyjne. Pamiętaj, jadąc na misję, że twój czas tam jest ograniczony, tak? Wykorzystuj czas. Ucz. Jakby Paweł był w Efezie przez 3 lata, to dniem i nocą była szkoła biblijna, słuchajcie. Dniem i nocą nauczał. Bo wiedział, że za chwilę chce, że Bóg go może powołać w kolejne, następne miejsce, tak? Dzieje Apostolskie 14, rozdział 23, werset i 20, rozdział 17, werset. Paweł ordynuje, czy inaczej wyznacza starszych, aby zajęli się kościołem w jego miejsce. I Dzieje Apostolskie, to jest kolejna rzecz, którą Kościół robił. Dzieje Apostolskie 20:20. Jest powiedziane, że Paweł głosił Słowo Boże, nauczał ich publicznie i po domach. Chodził po domach. Wyobrażacie sobie? Tam dosłownie, nie wiem, czy nie jest napisane, że chodził od drzwi do drzwi niemalże i nauczał o Jezusie. Także w sumie 8 punktów, które Kościół robi, i do czego Kościół jest powołany. Pamiętajmy, Kościół nie jest moim dziełem. To jest dzieło Jezusa.
Głoście Ewangelię, a Bóg będzie budował swoje kościoły, tak? Zakładał je. Będzie czynił cudowne rzeczy. On ma taką moc jedynie. Panie Boże, dziękujemy Ci za nasze kościoły, za nasze lokalne kościoły w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku, w Krakowie. Za to dzieło, które Ty uczyniłeś, Panie. Ty, który rozpocząłeś to dobre dzieło, będziesz je kontynuował aż do końca. Dziękujemy Ci też za starszych, za pasterzy, których Ty nam dajesz, którzy są darami od Ciebie. Nie są ustanowionymi, nie wiem, władcami nad ludem, bo to nie jest Kościół, ale są darem od Ciebie, by strzec, by pilnować, by karmić, by prowadzić nas do dojrzałości w Chrystusie. Razem, nie osobno, wszystkich razem. Nie dojdziemy do dojrzałości, jeśli nie będziemy usługiwać sobie nawzajem. Bo Ty jesteś pokornym Bogiem i Twoje dzieci muszą uczyć się pokory i posłuszeństwa i poddania. Tak jak Jezus był podległy swojemu Ojcu, tak my mamy uczyć się tej podległości w stosunku do Jezusa i do Jego autorytetów, które ustanowił nad nami. Tobie niech będzie chwała, Panie, za pokorę, za miłość, za łaskę, którą nas obdarzasz każdego dnia. Teraz niech będzie Twój Duch w nas, Panie. Niech nas prowadzi, niech nas wypełnia, niech daje nam odwagę do głoszenia dobrej nowiny ludziom, którzy Ciebie nie znają jeszcze dzisiaj. Amen.